Trzecia edycja Tygodnia Równości. To dla nas bardzo ważne dni. Na te dni niektóre osoby czekały cały rok, dlatego cieszę się, że mogę być z wami. Jednocześnie bardzo dziękuję wszystkim osobom członkowskim Koła Naukowego Seksuologii imienia Michaliny Wisłockiej za pomysł i trud organizacyjny. Dlaczego się dzisiaj spotykamy? Ja zadam może takie pytanie. Dlaczego należy przeciwdziałać dyskryminacji na uczelniach? Zgodnie z Konstytucją, z artykułem 32, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władzę publiczną. Zgodnie z artykułem 70 Konstytucji, władze publiczne mają obowiązek zapewnić obywatelom powszechny i równy dostęp do kształcenia. Pomimo takich wymogów konstytucyjnych, na poziomie szkolnictwa wyższego mamy jednak lukę w prawie. Ustawy nie regulują na poziomie szkolnictwa wyższego kwestii przeciwdziałania dyskryminacji, równego traktowania. Ustawy nie gwarantują należytej ochrony osób studiujących i pokrzywdzonych dyskryminacją, przede wszystkim właśnie osób studiujących. Jednocześnie w kodeksie pracy są regulacje o równym traktowaniu, o molestowaniu seksualnym, ale przecież osoby studiujące z reguły nie mają umowy o pracę i nie korzystają z takiej samej ochrony prawnej. Tak więc ustawy z jednej strony chronią pracowników w szkołach wyższych, bo ci korzystają z ochrony wynikających z kodeksu pracy w zakresie równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji czy też molestowaniu, ale ustawy nie wprowadzają takiego samego systemu ochrony osób studiujących i osób na przykład ze szkoły doktorskiej. Czyli mamy tutaj już na poziomie ustaw pewne nierówności pomiędzy członkami wspólnoty samorządowej, przepraszam, wspólnoty akademickiej. Ponadto prawo krajowe tylko w niewielkiej części chroni przed mową nienawiści, bo z jednej strony mamy na przykład przestępstwa związane z napaścią czy z niewagą z powodu ksenofobii, rasizmu, nietolerancji religijnej, ale z drugiej strony brak jest odpowiednich rozwiązań dotyczących napaści motywowanej homofobią, transfobią, a nawet niepełnosprawnością. I co ciekawe, stosunkowo niedawno, bo 18 lutego tego roku, bieżącego roku, Komisja Europejska zwracała uwagę polskiemu ustawodawcy, że nasze prawo krajowe nie do końca tutaj spełnia wszystkie standardy wynikające z decyzji Unii Europejskiej. Motorem zmian i ochrony na poziomie uczelni, autonomicznych uczelni, był raport Rzecznika Praw Obywatelskich z 2018 roku, który dotyczył doświadczeń molestowania wśród studentek i studentów. To był właśnie 2018 rok. Z niego wynikało, że w trakcie studiów przynajmniej jednej takiej sytuacji doświadczyło około 45% z przebadanych. Wśród tych osób to 12% to byli mężczyźni, zatem większość tych doświadczeń dotyczyło studentek. Ten raport, jak wspomnieliśmy, on był takim motorem zmian. Ten raport był podstawą rekomendacji, które miały miejsce przede wszystkim w 2019, 2020. To były rekomendacje Rzecznika Praw Obywatelskich, KRASP-u i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wprowadzenia stosownej instytucji gwarantującej równe traktowanie oraz bezpieczeństwo wszystkich członków wspólnoty akademickiej. Dlaczego? Na to nam pozwala nasza autonomia, autonomia uczelni. I Uniwersytet Wrocławski włączył się w takie działania na początku 2020 roku. I dziś chciałbym, żebyśmy właśnie porozmawiali, jak przeciwdziałać dyskryminacji na uczelniach, na przykładzie tego, co my podejmujemy od co najmniej tego 2020 roku.
Chciałbym najpierw może trochę powiedzieć o celach, celach strategicznych w obszarze równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, później o instytucjach wsparcia, w końcu procedurach przeciwdziałania dyskryminacji. Jeżeli chodzi o cele, to tak można by podzielić na takie trzy płaszczyzny, choć ta pierwsza może ona nie do końca jest też precyzyjna, bo chciałbym tu jeszcze wspomnieć, że akurat tutaj ustawa nie zawiera luki. Artykuł drugi tak zwanej ustawy 2.0, czyli prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowi, że misją systemu szkolnictwa wyższego jest nie tylko prowadzenie najwyższej jakości kształcenia i działalności naukowej, ale również kształtowanie postaw obywatelskich, czyli naszą misją jest też przede wszystkim ochrona praw obywatelskich. I tutaj ten pierwszy obszar, organizacja studiów i pracy, i tutaj przede wszystkim uczelnia inkluzywna, wsparcie różnorodności, jakiekolwiek wykluczenia czy działania, które starają się umniejszać ludzkiej godności, muszą być po prostu eliminowane, te bariery w procesie nauczania, w procesie badań muszą być tutaj likwidowane, musimy się nastawić na szanowanie różnorodności. Tutaj dla nas też bieżące takie działania istotne są w obszarze bezpiecznego i godnego studiowania przez osoby transseksualne, osoby niebinarne, ale też inne obszary, bo na przykład wyrównywanie szans studentów, osób studiujących z zagranicy. Równość płci w zakresie nie tylko studiowania, ale też prowadzenia badań naukowych czy pracy w administracji uczelni. Monitorowanie udziału kobiet i mężczyzn w organach kolegialnych, monitorowanie udziału kobiet i mężczyzn w wydarzeniach naukowych i w końcu też istotna część planów równościowych, czyli polityka wsparcia rodzicielstwa. Tutaj prowadziliśmy szerokie badania w tym zakresie ankietowe. Mamy już na podstawie tego zobrazowane, gdzie musimy wspierać i będziemy to konsekwencje wdrażać. Oczywiście istotna sfera, ułatwienie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami oraz, co też istotne, rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, którzy są członkami naszej wspólnoty akademickiej. Rzecz bardzo istotna też w zakresie organizacji studiów i pracy, wsparcie psychologiczne dla członków wspólnoty akademickiej, nie tylko takich, którzy zgłaszają dyskryminację i molestowanie. W zakresie przestrzeni, tutaj oczywiście usuwanie barier, przede wszystkim przestrzennych, architektonicznych, cyfrowych, również, to też bardzo istotna kwestia, szczególnie w dobie nauki zdalnej. Zwiększenie dostępności też, jeżeli chodzi o przestrzenie, tutaj chodzi oczywiście o windy, sale wykładowe, strony internetowe też, no i tworzenie przestrzeni przyjaznej rodzicom, kobietom, osobom starszym z niepełnosprawnościami i też osobom z zagranicznym, studentom czy visiting professors. No i kwestia istotna bardzo, szczególnie dzisiaj, komunikacja i tutaj rekomendacje w zakresie staranie wypracowanie takiego języka inkluzywnego, języka przyjaznego, języka, który nie wyklucza, który nie obraża. Tutaj te działania oczywiście są podejmowane przez instytucje, o których zaraz też opowiem. Są działania tutaj pewne planowane, żeby poszukiwać ten język, ale też pokazywać takie postawy, które za pomocą słowa mogą krzywdzić, mogą dyskryminować. Bo to jest też istotne, żeby na takiej postawie wypracować ten język neutralny, taki język, który nie będzie prowadził do wiktymizacji. Jeżeli chodzi o instytucje wsparcia na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie przede wszystkim Komisja do Spraw Równego Traktowania w Uniwersytecie Wrocławskim pod przewodnictwem pani profesor Anny Śledzińskiej-Simon, znakomitej konstytucjonalistki, składającej się z 12 osób. W komisji mamy
pełną gamę przedstawicieli każdej grupy wspólnoty akademickiej, czyli przedstawicielkę studentów, przedstawicielkę osób ze szkoły doktoranckiej, przedstawicieli, osoby przedstawicielskie, jeżeli chodzi o pracowników administracyjnych i pracowników naukowych, łącznie 12 osób. Zaraz jeszcze troszkę o komisji powiemy w kontekście już samej procedury, ale komisja to nie tylko właśnie działania proceduralne, ale komisja to też właśnie grono wspaniałych specjalistów, osób, które myślą też nad niektórymi działaniami strategicznymi. Misja tej komisji jest również bardzo istotna, jeżeli chodzi o wypracowywanie dalszych planów działań, celów strategicznych. Rzecznik do spraw równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim, ale też nie tylko, bo od tego roku mamy też sieć pełnomocniczek i pełnomocników do spraw równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji i oni są obecni na każdym wydziale, na każdym naszym wydziale, ale też nie tylko na każdym naszym wydziale, bo również na jednostkach ogólnouczelnianych, jak na przykład Studium Języków Obcych, jak na przykład Centrum Williego Branta. Tak więc mamy też te instytucje, które odpowiadają rzecznikowi do spraw równego traktowania bliżej osób studiujących, bliżej osób pracujących, bo na wydziałach, bo na konkretnych jednostkach organizacyjnych. Po to, żeby skrócić też między innymi ten przebieg informacji pomiędzy rzecznikiem a osobami na wydziałach. To jest jedna sieć, która działa na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego. To jest sieć właśnie do spraw równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Ale obok tego mamy jeszcze drugą sieć, z którą bezpośrednio współpracujemy. Jest to sieć, którą nazwiemy tutaj w skrócie do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów, pełnomocniczką rektora do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów jest pani doktor Karolina Kremens. Pani doktor również prowadzi właśnie taką sieć wydziałowych pełnomocniczek do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów, czyli krótko mówiąc, na każdym wydziale mamy dwie instytucje wsparcia, jedną w zakresie bezpieczeństwa i drugą w zakresie równego traktowania, do której osoby studiujące mogą zgłaszać swoje problemy i my tutaj wszyscy ze sobą oczywiście staramy się bardzo mocno współpracować, mamy wspólne na przykład posiedzenia jednej i drugiej sieci do spraw równego traktowania, czy też i sieci do spraw bezpieczeństwa, staramy się wymieniać pomysłami, dobrymi praktykami i podnosić swoje kompetencje, no bo nie można mówić o równym traktowaniu bez kwestii bezpieczeństwa i na odwrót. Te kwestie się przenikają, one są ze sobą bardzo istotnie powiązane. Oprócz tego mamy też sieci współpracy zewnętrzne. I tutaj przede wszystkim od listopada ubiegłego roku mamy taką sieć krajową osób rzecznikowskich w zakresie równości, bezpieczeństwa, czy też spraw ogólnie pojętych spraw akademickich, czyli rzecznicy z innych uczelni. Na tę chwilę około 20 uczelni współpracuje w ramach takiej sieci krajowej i raz w miesiącu staramy się spotykać i wymieniać się właśnie przede wszystkim dobrymi praktykami i szukać jeszcze ciekawszych form wsparcia i wyrównywania, przede wszystkim wymienia się doświadczeniami. No i mamy też nam sieć wyżej, czyli na poziomie europejskim, europejską sieć ombudsmanów w szkolnictwie wyższym i tutaj też staramy się właśnie współpracować. Jest to również współpraca zewnętrzna, również zorientowana na poszukiwanie tych dobrych praktyk. Teraz aktualnie najwięcej w dziedzinie ombudsmańskiej
na poziomie europejskim mówi się o jak wspierać osoby studiujące na etapie postpandemicznym, czy już w momencie, kiedy wrócimy. Teraz najbardziej to jest dyskutowane w Europie, choć też w najbliższym czasie są planowane inne warsztaty, na których będziemy i będziemy tutaj też działać. Inne instytucje wsparcia to zespół do spraw obsługi studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Wrocławskim. Istotne oczywiście wsparcie psychologiczne dla członków wspólnoty akademickiej, tutaj poradnia psychologiczna prowadzona przez panią dziekan Alinę Czapigę, no i oczywiście pracownia konsultacji i poradnictwa psychologicznego. Samorząd studencki, przy samorządzie studenckim działa, pamiętajmy, rzecznik do spraw studenckich, który też jest instytucją wsparcia, no i uniwersytecka poradnia prawna jako też miejsce, gdzie można poszukiwać wsparcia w różnych sprawach akademickich. Istotna na kwestia, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie dyskryminacji i równe traktowanie na terenie czy w związku z funkcjonowaniem Uniwersytetu Wrocławskiego. To jest regulacja z ubiegłego roku. To jest zarządzenie rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 106 na 2020, podpisane 18 sierpnia ubiegłego roku przez rektora Jezierskiego, ale już było pozytywnie zaopiniowane przez rektora elekta Przemysława Wiszewskiego. Wprowadziliśmy też jedną zmianę do tego zarządzenia. Właśnie w grudniu powołaliśmy sieć pełnomocniczek i pełnomocników wydziałowych, ale tak, projektując tą regulację, która wypełnia te wspomniane na wstępie luki w prawie, jeżeli chodzi o wdrażanie konstytucyjnej zasady równości na uczelniach wyższych, szukaliśmy pewnych standardów i rozwiązań, jakie obowiązują, jakie sprawdziły się, czy jakie zostały poddane pewnym wyzwaniom na uczelniach zagranicznych. Oczywiście musieliśmy mieć na względzie, że te regulacje muszą być wdrożone w ramy prawne ustawy 2.0, czyli ustawy krajowej, i tak też staraliśmy się je skonstruować. Badając te zagraniczne akty prawne, czy można było zauważyć, że one składają się właśnie z takich czterech aspektów. Przede wszystkim standardy, wartości, takie policy statement, zakres podmiotowy, czyli wobec kogo stosujemy tę procedurę, zakres przedmiotowy, co ona reguluje, no i w końcu sama ta procedura, czyli krótko mówiąc, jak udzielać pomocy. Ten policy statement, te standardy, te wartości działania, one są zapisane w paragrafie pierwszym tego zarządzania i tutaj przede wszystkim jasno jest powiedziane, że uniwersytet ma być miejscem wolnym od dyskryminacji i molestowania. Uniwersytet ma być miejscem równości, takie, które ceni różnorodność oraz godność wszystkich. Nie toleruje przy tym żadnej formy dyskryminacji lub molestowania, ale też wiktymizacji oraz oczekuje, że wszyscy członkowie wspólnoty uniwersyteckiej będą traktowani z wzajemnym szacunkiem, uprzejmością i równością. I też istotna kwestia, to braliśmy z doświadczeń zagranicznych uniwersytetów, tak jest na przykład na Oxfordzie uregulowane, tak jest też na Harvardzie, jest wyraźnie zaznaczone, że te wszystkie procedury, czy te policies nie mają, które zmierzają do przeciwdziałania dyskryminacji, nie mają na celu powstrzymania lub ograniczenia wolności słowa. Przywiązujemy wielką wartość do wolności słowa, wolności dyskursu akademickiego, ale przede wszystkim cenimy wzajemny szacunek i pamiętajmy, że to jest zawsze granica, tak, godność drugiej osoby, więc to oczywiście musi być odpowiednio zrównoważone. Jeżeli chodzi o zakres podmiotowy, czyli krótko mówiąc, wobec kogo możemy stosować te zasady związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji,
Oczywiście stosujemy je wobec wszystkich grup wspólnoty akademickiej, takich, jakie mamy uregulowane w ustawie 2.0, czyli osób studiujących, osób, które ubiegają się o stopień doktora nauk, osób, które mają umowę o pracę, ale tutaj też rozszerzamy troszkę, idzie szerzej, bo też mówimy, że również stosujemy to do tych osób, które mają tak zwane umowy, mają umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne kontrakty cywilnoprawne, czyli nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, więc tutaj jest ochrona szersza. No i jeszcze szerzej na zasadzie też autonomii szkół wyższych, bo na przykład ustawa 2.0 nie ma zastosowania do osób studiujących na studiach podyplomowych, ale tutaj w pewnym zakresie możemy te zasady związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji stosować również wobec takich osób, czy też na przykład uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc też projektując tą naszą procedurę mieliśmy na względzie, żeby być jak, jeżeli chodzi o strony podmiotowej, żeby było to ta ochrona w zakresie równości uregulowana możliwie jak najszerzej tylko można. Ta ochrona i pomoc, jakiej udzielamy w zakresie równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji, ona często ma charakter taki wewnętrzny i zewnętrzny, bo może się zdarzyć tak, że te działania związane z nierównym traktowaniem, one się wydarzyły na terenie czy w związku z działalnością uniwersytetu, ale może być tak, że osoba członkowska z naszej wspólnoty spotkała się z dyskryminacją czy nierównym traktowaniem poza uczelnią. I wtedy, jeżeli możemy wesprzeć, wspieramy jako udzielamy tutaj pomocy prawnej przede wszystkim, staramy się takim osobom pomóc. To są różne sytuacje, może będzie czas do niektórych nawiązać, ale to też jest dla nas istotne, żeby to nie było tylko tak, że chronimy tylko i wyłącznie w murach na uczelni, czy też teraz obecnie w tej wirtualnej rzeczywistości, ale również też w takich sytuacjach, kiedy te prawa obywatelskie, ta godność jest też narażona na pewne naruszenia na zewnątrz. Jeżeli chodzi o ten zakres przedmiotowy, czyli co reguluje zarządzenie antydyskryminacyjne, no przede wszystkim właśnie zachowania dyskryminujące. Mamy to uregulowane w zarządzeniu. Zarządzenie stanowi, że zakazana jest wszelka dyskryminacja. Nie ma znaczenia bezpośrednia, pośrednia, przez asocjacje, etc., etc. Wszelka dyskryminacja. I mamy dosyć szeroko to uregulowane, bo mamy przede wszystkim katalog otwarty cech, które mogą wpływać na odmienne traktowanie osób. Nie jest to katalog zamknięty. To, co tutaj widzimy na tym slajdzie, to nie jest to tak, że klapki na oczy i tylko badamy nierówne traktowanie z punktu widzenia tych cech. Że ktoś jest inaczej traktowany z uwagi na płeć, czy też wymieniono tutaj orientację seksualną, tożsamość płciową, rasę, narodowość, etc., etc., etc. Nie, ten katalog jest otwarty. Ta ochrona musi być szeroka. Procedura zabrania jakiejkolwiek dyskryminacji lub nierównego traktowania. Tutaj oczywiście mamy różne rodzaje dyskryminacji, przede wszystkim skoro jakiejkolwiek, no to każdej, krótko mówiąc, dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej i innych. Aby ustalić, czy doszło do na przykład bezpośredniej dyskryminacji, trzeba ustalić w zasadzie dwie rzeczy. Po pierwsze, co jest właśnie tą przyczyną mniej przychylnego traktowania i co jest po prostu tą cechą uznaną za prawnie chronioną. Te cechy widzimy tutaj, one są tylko przykładowo wymienione tutaj. A druga kwestia to porównanie tej sytuacji do sytuacji, w której brak takiej cechy nie spowodowałby do odmiennego traktowania.
I tutaj szukamy właśnie takich przesłanek, to jest taki test tej dyskryminacji bezpośredniej. No załóżmy na przykład taką sytuację, na studiach anglojęzycznych osoby studiujące zostały przez egzaminatora podzielone na potrzeby egzaminu na dwie grupy. Jedna to będą osoby polskojęzyczne, posługujące się językiem polskim, a druga grupa to będą obcokrajowcy, którzy nie mówią po polsku. Następnie egzaminator wstawia bardzo dobre oceny osobom, powiedzmy, które się nie posługują językiem obcym, a egzaminuje tylko te osoby polskojęzyczne i mało tego egzaminuje jeszcze w języku polskim, czy też na odwrót oczywiście. Jeżeli by był ten podział na dwie grupy, polskojęzyczną, czy obcojęzyczną i egzaminator jedną traktuje preferencyjnie, bo wstawia bardzo dobry bez przeprowadzenia egzaminu, a drugich egzaminuje, tutaj możemy mieć do czynienia z taką sytuacją. Do dyskryminacji bezpośredniej może też dojść w takich przypadkach, jak może inaczej. Osoba, która doznaje dyskryminacji, nie zawsze musi odznaczać się tą konkretną cechą, która dyskryminuje. W czym rzecz? No wystarczy na przykład, że osoba jest uważana za osobę przedstawicielską dyskryminowanej grupy. To jest tak zwana dyskryminacja poprzez asocjację lub w jakiś sposób jest kojarzona z tą grupą i to jest dyskryminacja przez asumpcję. Na przykład to jest taka sytuacja, ktoś dokonuje dyskryminacji, bo kieruje się mylnym przeświadczeniem, że na przykład X należy do związku zawodowego albo studentka nie zostaje dopuszczona do egzaminu, czy dostaje ocenę, nie ma szansy podejść do egzaminu na takich samych zasadach jak inni studenci, w związku z tym, że egzaminator na przykład dowiedział się, że ta studentka jest w związku partnerskim z obcokrajowcem, a egzaminator ich nie lubi. Albo taka sytuacja, gdy na przykład student uczestniczył, czy osoba studiująca uczestniczyła w marszu solidarnościowym na rzecz praw osób wyróżniających się ze względu na określoną cechę i z tego powodu na przykład jest gorzej traktowany w dziekanacie, no bo ktoś z dziekanatu widział tą osobę w trakcie tego marszu. Takie sytuacje miały miejsce na razie na uczelni nie, ale są już takie wyroki sądowe, na przykład jeżeli chodzi o miejsca pracy pracodawców, gdzie pracodawca właśnie faktycznie zauważył kogoś na jakimś marszu solidarnościowym, marszu czy jakiejś innej akcji obywatelskiej i później utożsamiał tą osobę z tą grupą, na rzecz której ta akcja obywatelska była. I tutaj sądy nawet nie badają, czy ta osoba, która brała udział w tego rodzaju akcji obywatelskiej, w ogóle posiada tę cechę. To dla sądu już jest nieistotne. Ważne jest to, że dochodzi do takiej sytuacji. Ta zasada tej dyskryminacji ze względu na asocjację, czyli w takiej sytuacji, kiedy my niekoniecznie mamy tą cechę dyskryminacyjną, a to się pojawiło w ogóle w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest taka sprawa Koloman. Ona była jeszcze inna, jej okoliczności, tam były takie okoliczności, że pracodawca nie zgadzał się, aby kobieta, która opiekowała się niepełnosprawnym dzieckiem, korzystała z elastycznego czasu pracy, podczas gdy w tej samej firmie pracownicy mający małe dzieci korzystali z tego uprawnienia, ale te dzieci by nie miały niepełnosprawności. I tutaj była ta dyskryminacja bezpośrednia, ale ze względu na tą asocjację i niepełnosprawność. No i w końcu to mogą być te wszystkie dyskryminacje pośrednie, czyli takie, kiedy
mamy pozornie neutralny przepis lub praktykę i ta pozornie neutralna praktyka lub przepis w istocie rzeczy powoduje niekorzystną sytuację dla osób lub pewnej grupy osób, kiedy to nie jest prawnie, obiektywnie uzasadnione. Przykład, załóżmy, że osoba studiująca, która jest osobą z niepełnosprawnością, zwraca się z prośbą o dostosowanie czasu pracy, dostosowanie czasu egzaminu do możliwości ruchowych poprzez przyznanie na przykład dodatkowych, powiedzmy, 15 minut na napisanie każdego egzaminu. A odpowiedź uczelni jest negatywna, czy władz wydziału jest negatywna, a w uzasadnieniu jest powiedziane, no przecież wszyscy znamy reguły i wszyscy jesteśmy równi, wszystkich nas obowiązują te same obowiązki i nie możemy tutaj preferencyjnie kogokolwiek traktować. Zwróćmy proszę uwagę, że tutaj już na poziomie zarządzenia rektorskiego za przejaw dyskryminacji nierównego traktowania może być też uznane zachęcanie innych osób do dyskryminacji lub nierównego traktowania. I tutaj to mogą być różne formy, prawda? To może być czasem milczące przyzwolenie na dyskryminację. Może to być wydanie poleceń, instrukcji, nakłanianie, zmuszenie pracownika do określonego zachowania. Załóżmy, że profesor mówi doktorantowi, który robi zapisy na jego wykład, że ma tylko i wyłącznie przyjmować na ten jego wykład młodych mężczyzn i nikogo innego. W końcu harassment, czyli molestowanie, niepożądane zachowanie, to jest właśnie też istotne, tu nacisk jest zawsze kładziony na kwestię zgody, czyli niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osób członkowskich swojej wspólnoty uniwersyteckiej i stworzenie wobec nich zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej atmosfery. Co tutaj może być takim przykładem? Załóżmy, że jeżeli wobec kobiety, która jest pracownicą uniwersytetu, jest ona przedmiotem nieustannych, oczerniających żartów, kpin, wyzwisk, plotek o niewłaściwym zachowaniu z powodu swojego ubioru czy wyglądu, to już może być właśnie tworzenie takiej atmosfery i to może być właśnie w ten sposób kwalifikowane, ale tak jak wspomnieliśmy, tu jest istotne, tym podstawowym warunkiem jest brak zgody osoby, wobec której jest to skierowane. W przypadku, gdy osoba akceptuje określone zachowanie, no nie można mówić o czynach spełniających znamiona definicji molestowania. Niemniej jednak tutaj oczywiście należy też wyraźnie odróżnić sytuację, gdzie mamy brak zgody, a gdzie mamy na przykład podporządkowanie się tym osobom, które się tego dopuszczają, bo to są dwie różne sytuacje i nie można ich w żadnym wypadku utożsamiać. No, do tego harassmentu może dojść w różnych formach, w trakcie rozmowy, twarzą w twarz, ustnie, na piśmie, za pośrednictwem innych form komunikacji, na przykład poprzez wykorzystanie komunikacji elektronicznej. Obecnie w dobie pracy zdalnej i w ogóle w dobie cyfryzacji, informatyzacji najwięcej właśnie mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Może też polegać to na zachowaniu skierowanym bezpośrednio do pokrzywdzonego, może być to działanie skierowane do postronnych osób w celu pokrzywdzenia konkretnej osoby. No i w końcu, co istotne, mamy definicję mowy nienawiści. Nie mamy, nie znajdziemy jej w ustawach, znajdziemy je w prawie europejskim i inspirowani też właśnie tymi regulacjami, ale też regulacjami na przykład Instytutu Maxa Plancka, takiej bardzo istotnej placówki naukowej. Wypracowaliśmy taką definicję mowy nienawiści,
i traktujemy poprzez mowę nienawiści podżeganie, usprawiedliwianie, nawoływanie do przemocy lub nienawiści, które obejmuje wrogość wobec określonych osób lub grup wyodrębnionych na podstawie cech i w szczególności jest podobnie jak w przypadku definicji dyskryminacji katalog przykładowych tych cech. No i oczywiście jedna jeszcze rzecz, wyraźnie mamy zaznaczone, że wyrównywanie szans nie jest działanie afirmacyjne, nie jest dyskryminacją. Jeżeli burzymy mury i staramy się ograniczyć, eliminować jakieś bariery w prawidłowym rozwoju w procesie nauczania czy w procesie badawczym, to nie jest forma dyskryminacji. Stalking w końcu też istotna kwestia. Niektóre uczelnie się z tym problemem się spotykają w Polsce. W zasadzie jak pierwszy raz się spotkaliśmy w ramach sieci rzecznikowskiej na rzecz równości i bezpieczeństwa na uczelniach Polski, to dużo właśnie poświęciliśmy temu zagadnieniu. Pamiętajmy też, że stalking to już jest przestępstwo. Artykuł 190a kodeksu karnego, dosyć wysoko zagrożone, bo do 8 lat pozbawienia wolności, ale nasze wsparcie tutaj polega na tym, żeby pomóc osobom zgromadzić i przygotować się na te trudne postępowanie, jeżeli się na to zdecydują, bo stalking to jest przestępstwo ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej, to my musimy pomóc, żeby się przygotować na ten trudny proces, bo nie jest to łatwe postępowanie i tutaj my staramy się wspierać na zasadach pro bono w postępowaniach, jeżeli takie sytuacje miałyby wystąpić. Jeżeli chodzi o stalking, tutaj staramy się też właśnie jak pomóc. Staramy się też pomóc tak, no bo pamiętajmy, że stalkerzy często działają, krótko mówiąc, z ukrycia. Starają się zacierać swoje ślady, maskować to, no i staramy się szukać, gdzie ten stalker zostawił jakiś ślad, ślad cyfrowy, ślad fizyczny. I tutaj też staramy się pomóc, żeby nie doszło później do tej wtórnej wiktymizacji i żeby ten proces naprawczy właściwie przeprowadzić. Jeżeli chodzi o stalking, no to tak widzimy, nękanie, wzbudzanie uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia, poniżanie lub istotne naruszenie prywatności, monitorowanie, korzystanie z internetu, innych form komunikacji bez zgody, podszywanie się pod czonka wspólnoty uniwersyteckiej. To często jest na przykład, zdarza się zakładanie tak zwanych fejkowych profili, kont, na przykład na portalach. Nie często zdarza się na takich portalach erotycznych, więc tutaj może dochodzić do istotnego pokrzywdzenia. Jest więc potrzebne, żeby tutaj wspierać. Tu chodzi na przykład też o wysyłanie często niechcianych wiadomości, nękanie telefonami, częste oczekiwanie na pokrzywdzonego przed osobę pokrzywdzoną przed jej mieszkaniem, podążanie za osobą pokrzywdzoną, czyli krótko mówiąc takie ustawiczne dręczenie. Przy czym tutaj też jest istotne, sądy później badając tego rodzaju sytuacje, patrzą, czy właśnie badają, czy ten nękanie wzbudza, on jest ma charakter, wzbudza uzasadnione poczucie zagrożenia. Czyli bada też te subiektywne odczucia pokrzywdzonego, no tutaj stosuje często, sądy często stosują wzorzec w cudzysłowie takiego przeciętnego obywatela, czy jakiegoś reasonable, takiego racjonalnej osoby, która mogłaby być dotknięta tego rodzaju sytuacjami. Krótko mówiąc, starają się sądy robić taki test, czy każdy inny na miejscu, czy każda inna na miejscu tej osoby też poczułaby się tak zagrożona. W końcu i oczywiście bardzo istotny obszar kwestia molestowania seksualnego.
Tutaj zabronione jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci, do tożsamości konkretnej osoby, do orientacji, którego celem i skutkiem jest naruszenie jej, jego, tej osoby godności, w szczególności poprzez stworzenie wobec nich zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej czy też uwłaczającej atmosfery, przy czym zachowanie te mogą składać się, mogą wynikać z fizycznych, werbalnych, pozawerbalnych elementów. Przykładami molestowania seksualnego mogą być sytuacje, kiedy dochodzi do doprowadzenia do obcowania płciowego, innej czynności seksualnej za pomocą przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu usiłowania tych czynności. Ja szczerze mówiąc, dzisiaj udało nam się szczęśliwie, myślę, że mogę użyć tego słowa, zakończyć proces karny. Reprezentowałem tutaj osobę, ale ten proces do sprawiedliwości trwał bardzo długo. Czyn został popełniony 12 lat temu. Ta osoba wtedy miała 12 lat, a proces dojścia do sprawiedliwości trwał 12 lat. Proces sądowy zaczął się w 2016 roku. Dziś prawomocnie udało się doprowadzić do tego, że ta osoba została prawomocnie uznana za osobę pokrzywdzoną i będzie mogła teraz skupić się na tym, żeby na tym, żeby to przepracować tą sytuację, bo to jeszcze wymaga i to jeszcze jest w świadomości. Więc to jest dzisiaj akurat też ważny dla mnie dzień, zresztą to taki też tydzień, bo to również też weekend związany jest też z ofiarą, pomocą ofierze przemocy. To nie są sytuacje, które wystąpiły na uczelni, to są sytuacje, które wystąpiły w trakcie wykonywania zawodu adwokata i tutaj też w kancelarii mieliśmy przez weekend taki przypadek też. Tutaj kwestia molestowania seksualnego też niestety skierowanego wobec osoby niepełnoletniej. Reprezentujemy właśnie tę dziewczynkę. Te procesy, jak widzimy, one trwają długo. I tutaj nawet w tym procesie, o którym dzisiaj mówiłem, który się dzisiaj skoczył, zwróćcie proszę uwagę Państwo, jak długo to trwało. I zwróćcie proszę uwagę, że w trakcie tak długiego procesu może dojść do tego, czego musimy unikać, czyli wtórnej wiktymizacji. I to jest bardzo istotne, żebyśmy wspierali w przypadku, gdyby doszło do takiej sytuacji, żebyśmy właśnie mogli udzielić wsparcia choćby prawnego, choćby psychologicznego i pomagać tym osobom, które żeby proces dojścia do tej sprawiedliwości nie spowodował wiktymizacji, bo niestety jest duże zagrożenie, że tak będzie. Molestowanie seksualne to oczywiście też niechciane dotykanie, niechciany kontakt fizyczny o charakterze seksualnym, obraźliwe lub sugestywne gesty, uwagi, insynuacje seksualne, pytania, komentarze o życiu seksualnym, o orientacji konkretnych osób, inne wrogie zachowania skierowane z powodu płci, orientacji, tożsamości, statusu, które zakłócają zdolność danej osoby do wykonywania pracy, prowadzenia badań, do studiowania poprzez na przykład sabotowanie, znęcanie wyzwiska, publiczne rozpowszechnianie, prezentowanie w jakiejś pornografii, no i też co bardzo istotne, na przykład samo ujawnienie bez zgody osoby zainteresowanej albo już groźba ujawnienia
relacji seksualnej. Tutaj bez znaczenia, jakie są te relacje, nie ma to żadnego znaczenia, to już też jest uznawane jako coś niedozwolonego, czy też ujawnienie bez zgody na przykład orientacji, tożsamości, ale też na przykład niepełnosprawności, jeżeli ktoś sobie tego nie życzy, to również jest tutaj zabronione i będziemy tutaj w takich sytuacjach też udzielać wsparcia. No i w końcu, co istotne, szacunek dla godności dla osób transpłciowych, dla osób niebinarnych. Tutaj nie ma żadnej, musimy udzielać wsparcia i na takie wsparcie oczywiście osoby mogą liczyć. Chodzi tu przede wszystkim też o wybory tych osób w zakresie imion, zaimków, czy też odwoływania się do ich statusu, tożsamości, wbrew wyrażonej uprzednio woli. Tak wygląda to mniej więcej. Tak, w takich sytuacjach udzielamy wsparcia. A jak tego wsparcia udzielamy? Jakie są te procedury, kiedy możemy wspierać? No i to jest właśnie tak. Mamy tutaj dwie ścieżki udzielenia wsparcia, no ale oczywiście zawsze jest też postępowanie dyscyplinarne, ale zarządzenie reguluje wsparcie, procedurę nieformalną i procedurę formalną skargową. Taką niektórzy, na przykład w Warszawie koleżanki z ombudsmanka doktor Anna Cywulka mówi, że ta procedura nieformalna jest na miękko, a ta druga jest na twardo. No, ja bym jednak się trzymał tych anglojęzycznych nazw, czyli informal procedure i formal. Jeżeli chodzi o tą nieformalną procedurę, tutaj po prostu z takiej sytuacji, gdyby doszło do zdarzeń, o których sobie wcześniej powiedzieliśmy, zgłaszamy to po prostu do rzecznika do spraw równego traktowania przeciwdziałania dyskryminacji bądź do pełnomocniczki, pełnomocnika wydziałowego lub jednostki pozawydziałowej. I tutaj wystarczy sam mail. Oczywiście w samym zarządzeniu mamy formularz, jak to zrobić. Jak zgłosić tego rodzaju sytuację, ale tak naprawdę wystarczy sam mail. Gdzie tego maila wysłać? Odwiedźmy po prostu stronę równy UWR. Tam wszystko jest rozpisane krok po kroku, co trzeba zrobić. Jak dostaniemy taki sygnał, ktoś z sieci do spraw równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, to sprawdzić przede wszystkim, czy we wniosku jest wszystko to, co nam pomaga działać, czyli miejsce, czas zdarzenia, opis, na czym polegało zdarzenie, kto może być osobą, która spowodowała to zdarzenie, kto jest osobą, która może być pokrzywdzoną, dowody, świadkowie, dokumenty, ewentualne wskazanie, że zgłaszający nie ma dowodów, no bo wtedy my będziemy poszukiwać tych dowodów. Jeżeli brakuje któregoś z tych elementów, to my poprosimy. To my poprosimy o uzupełnienie tego, więc po prostu odwiedźmy stronę równy UWR i wyślijmy maila. Co w tym przypadku takiego zgłoszenia możemy zrobić? Przede wszystkim badamy, czy mamy do czynienia faktycznie z nierównym traktowaniem, czy też dyskryminacją lub molestowaniem, bo nie każde naruszenie prawa, na przykład naruszenie prawa pracy, bo nie wiem, ktoś nie otrzymał nadgodzin, no nie jest od razu nierównym traktowaniem. To jest po prostu naruszenie prawa. Ale w takiej sytuacji, nawet jeżeli to zgłoszenie ono nie mieści się w granicach naszej kompetencji, to my zawsze staramy się wskazać właściwe drogi do uzyskania pomocy i wsparcia prawnego. Jeżeli nam wychodzi jednak, że tam mogło dojść do sytuacji, gdzie jest nierówne traktowanie lub dyskryminacja, no to my przede wszystkim umawiamy szybko spotkanie, rozmowa z osobą zainteresowanymi, z osobą, która sygnalizuje problem, czy też w dalszej kolejności z osobą, która jest pokrzywdzona,
i dopiero na samym końcu z osobą, która mogłaby spowodować tego rodzaju sytuację. Tu, co istotne też, zgodnie z zarządzeniem rektorskim, wszystkie osoby członkowskie wspólnoty uniwersyteckiej są obowiązane współpracować, udzielać wsparcia i odpowiedzi na pytanie rzecznika czy też pełnomocników. Czyli mamy zapisane to, że nikt nas nie może odprawić z kwitkiem, jeżeli my działamy i tutaj faktycznie nie mamy żadnych przeciwwskazań, zawsze to wsparcie jest nam udzielane, jeżeli o coś pytamy, czegoś szukamy, spróbujemy czegoś ustalić, nie mamy tutaj najmniejszych problemów. Naszą rolą jest identyfikacja problemu, naszą rolą jest poszukiwanie sposobu jego rozwiązania. Naszą rolą jest też ustalenie i wyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy, co w sprawie ma istotne znaczenie. W końcu podjęcie działań o charakterze naprawczym, sprawiedliwości naprawczej. To jest właśnie bardzo to istotne, że to jest już w ramach tych kompetencji nieformalnych bardzo to jest istotne, że uczelnie są oparte na dialogu akademickim. Zaleca się więc inicjowanie tych odformalizowanych procedur, które mają charakter niekonfrontacyjny i mają charakter bardziej sprawiedliwości naprawczej, akcentują rangę osób pokrzywdzonych w rozwiązaniu konfliktu. Chodzi też o naprawienie relacji, ale chodzi też o zasygnalizowanie w tym otoczeniu, że na przykład na konkretne zachowania nie ma miejsca na terenie uczelni i ten właśnie niekonfrontacyjny sposób rozstrzygania sporów, gdzie mamy istotne upodmiotowienie osób, które mogły być pokrzywdzone. No i środki zabezpieczające, bo rzecznik albo pełnomocnicy wydziałowi mogą rekomendować rektorowi wprowadzenie odpowiednich środków zabezpieczających w celu ochrony środowiska uniwersyteckiego, jeszcze zanim dojdzie do rozwiązania sprawy. Takimi środkami zabezpieczającymi, tymczasowymi, może być na przykład przeniesienie do grupy, może być na przykład alternatywny wykładowca, zmiana osoby, która prowadzi wykład. Tutaj oczywiście ten wachlarz środków zabezpieczających jest szeroki, on jest skrojony na potrzeby konkretnej sytuacji, to jest taki garnitur uszyty na potrzeby konkretnej sytuacji, nie mamy z góry ich określonych. Trzeba też powiedzieć, że na każdym etapie tej procedury nieformalnej osoba, która jest pokrzywdzona, może powiedzieć tak, nie czuję się w tym dobrze, nie czuję się w tym komfortowo. Proszę, niech moje zgłoszenie pójdzie jako formalna skarga, skierujmy to do Komisji do Spraw Równego Traktowania, niech oni to zrobią w ramach tej procedury skargowej. I tutaj oczywiście na każdym etapie osoba, która zgłasza, czy osoba pokrzywdzona może z tego uprawnienia skorzystać. Natomiast w tym postępowaniu nieformalnym, przepraszam, w tym postępowaniu nieformalnym rzecznicy i osoby pełnomocniczki i pełnomocnicy, co istotne, są obowiązani do zachowania poufności informacji i komunikacji, która jest do nich kierowana. I powiem Państwu szczerze, z doświadczenia wielokrotnie, w przypadku może co trzeciego zgłoszenia, zawsze miałem informację, proszę potraktować nasze zgłoszenie jako poufne. Z mocy zarządzenia ono już jest, to co jest zgłaszane, to już jest poufne. Ale to dostrzegam jeszcze właśnie w trakcie takiej pracy codziennej, że osoby zgłaszające bardzo, jest to dla nich bardzo istotne, żeby niektóre rzeczy miały charakter poufny, z czego to wynika? No później jak rozmawiamy, wynika to z pewnych obaw, że to będzie miało reperkusje. Ale te obawy nie są potrzebne, bo zgodnie z paragrafem trzecim zarządzenia 106/2020 osoba, która zwraca się do nas z prośbą o pomoc,
nie może być z tego powodu później negatywnie traktowana. Nie może wobec niej później stosować jakiejś retorsji, odwetu za to, że zwróciła się z prośbą o pomoc. I my przy każdym spotkaniu później z osobą, która może być uznana za taką, która dopuściła się do dyskryminacji. Pierwsze to, co to my zaznaczamy, nie ujawniając oczywiście, kto zgłosił, ale pierwsze, co zaznaczamy, że wszelkie tego rodzaju sytuacje będą w gruncie rzeczy uznane jako potwierdzenie tak naprawdę tego rodzaju zgłoszenia i będą jeszcze bardziej surowsze konsekwencje wyciągane z tych sytuacji, czyli ochrona osób sygnalizujących tego rodzaju sytuację ma kwestię zasadniczą. No i w trakcie oczywiście takiego postępowania pełnomocniczki i pełnomocnicy muszą być bezstronni, nie są tego rodzaju sytuacji, nie są sądem, nie są arbitrem, muszą obiektywnie traktować sprawę, no ale to nie znaczy, że na przykład w trakcie tego rodzaju postępowania nie informują o treści regulacji prawnej i na przykład jak może być ocenione poprzez pryzmat prawa konkretne zachowanie. Więc tak wygląda mniej więcej tego rodzaju postępowanie nieformalne. Ono trwa, powinno trwać 21 dni, ale z praktyki widzę, że ona trwa około miesiąca czasu. Tyle mniej więcej, że trzeba, żeby tego rodzaju sytuację naprawić. Natomiast jest też właśnie druga ta droga, czyli można skorzystać z tej procedury formalnej, składając wniosek do przewodniczącej do Komisji do Spraw Równego Traktowania. Jeżeli pani przewodnicząca dokonuje kontroli wstępnej, takiego zgłoszenia, takiej skargi formalnej i jeżeli jest pozytywny wynik tej kontroli, no to sprawa trafia dalej na komisję, a jeżeli jest negatywny wynik tej kontroli wstępnej, bo pani przewodnicząca stwierdza, że na przykład to nie jest, że tam nie ma w ogóle znamion dyskryminacji, nie jest to uprawdopodobnione, że to na przykład jest jakieś inne naruszenie, to ona wtedy przekaże do innych odpowiednich organów. Ale zawsze takiej jest też sytuacji, kiedy jest negatywny wynik tej pierwszej kontroli wstępnej, to jeszcze osoba zgłaszająca może złożyć z tego powodu wniosek o ponowne rozpoznanie tego, żeby jeszcze raz badać, bo na przykład przedstawi jakieś nowe okoliczności, nowe dowody. Jeżeli wychodzi z badania wstępnego, że tam może być dyskryminacja, no to wtedy przewodnicząca powołuje skład orzekający, on składa się z 3 osób i jest jedna taka powoływana osoba, która wyjaśnia okoliczności sprawy. Na każdym etapie tej procedury może być to skierowane do mediacji, ale nie musi. No i jak już jest zebrany materiał dowodowy w tego rodzaju sytuacji, to komisja w tym składzie 3-osobowym orzeka, wydaje orzeczenie i tutaj może stwierdzić naruszenie standardów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i skierować sprawę do rektora, aby wszczął postępowanie dyscyplinarne. To jest ważne. To jest ważne, że zanim to jeszcze zostanie przekazane do rektora, to specjalistyczna komisja do spraw równego traktowania, osoby specjalizujące się w kwestiach przeciwdziałania dyskryminacji, zbadają to, zbiorą dowody, ustalą to i w przypadku stwierdzenia naruszenia standardów przekażą sprawę rektorowi już w zasadzie gotową z kompletnym materiałem dowodowym. Mogą też rekomendować rektorowi stwierdzenie naruszenia standardów i rozwiązanie umowy o pracę z osobą, która dopuściła się dyskryminacji bądź też nierównego traktowania bądź molestowania. Ale też może się to skończyć umorzeniem, jeżeli zostanie stwierdzone, że nie doszło do naruszenia tych standardów. Też co istotne, na każdym etapie tego postępowania przed komisją, komisja może na przykład powołać lub zwrócić się z prośbą o wydanie opinii przez osoby eksperckie, na przykład z zakresu psychologii, psychiatrii i może też poprosić o takie, zanim jeszcze wyda rozstrzygnięcie w sprawie. Ale wydając też rozstrzygnięcie w sprawie,
zalecenia komisji w tej konkretnej sprawie mogą mieć charakter nie tylko taki indywidualny, ale mogą mieć charakter też zaleceń takich dalekosiężnych. I tutaj skutkiem naruszenia standardów może być na przykład wprowadzenie środków zmierzających do wyeliminowania ze wspólnoty uniwersyteckiej dyskryminacji lub nierównego traktowania, które zostało stwierdzone w tej konkretnej sprawie. Jak to może, w jaki sposób? No na przykład poprzez szkolenia, poprzez wsparcie psychologiczne w tej konkretnej sytuacji, poprzez zmianę organizacyjną, zmianę toków studiów, więc tutaj jeszcze są takie wnioski, zalecenia naprawcze. Tutaj oczywiście też jeszcze mogą być podjęte działania osoba, wobec której zapadło takie orzeczenie, może też składać środek o ponowne rozpoznanie i wtedy ta sprawa jeszcze jest rozpatrywana przez osoby członkowskie Komisji do Spraw Równego Traktowania, ale już w innym składzie trzyosobowym i wtedy zapada już ostateczne rozstrzygnięcie. Tak w dużym skrócie wygląda ta cała procedura wsparcia. I pamiętajmy, w przypadku tego rodzaju sytuacji po prostu nie jesteśmy sami. Po prostu zwróćmy się, wejdźmy na stronę Równy UWR i poszukajmy wsparcia. Na pewno to wsparcie szybko Państwo uzyskacie, na pewno szybko dojdzie do rozmowy. Zapraszamy do kontaktu, odwiedzajcie, pytajcie w każdych wątpliwościach, ale też w takich sytuacjach, kiedy Państwo interesujecie się naukowo, prowadzicie badania w zakresie równego traktowania, zapraszamy również do kontaktu, proszę odwiedzić stronę Równy UWR. Tak więc dziękuję za uwagę, jestem do Państwa dyspozycji.